Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Słowa Jezusa winniśmy traktować bardzo poważnie. To przecież nie żadne pobożne życzenia, ale słowa, które kreują rzeczywistość. Słowo Boże ma bowiem moc stwórczą. Słyszymy w dzisiejszym bardzo krótkim fragmencie Ewangelii Mateuszowej ważną deklarację. Uznaje On za swoich bliskich krewnych tych, którzy pełnią wolę Ojca Niebieskiego. Bycie synem jest zależne od relacji, jaką mamy z Ojcem. Niektórzy lekceważą Boga i Jego prawa, wydziedziczając się w ten sposób z królestwa, które daje nam Bóg. Inni wypełniają wiernie prawo, ale nie mają żywej relacji z Bogiem i w ten sposób stają się jedynie najemnikami. Synem lub córką jest ten, kto jest posłuszny woli Ojca. To posłuszeństwo wynika z miłości, a nie z lęku. Kocham Boga i dlatego spełnianie Jego woli jest dla mnie największą radością i poczytuję to sobie za zaszczyt. Warto dziś zadać sobie pytanie o mój stosunek do woli Bożej. Czy z wielką radością przyjmuję wszystko, czego żąda ode mnie Bóg? Czy to, co otrzymuję od Niego, przyjmuję z wdzięcznością i poczytuję to sobie za łaskę Boga?